Chyba, że to jest skutki noszenia maski, że na łeb uderzy. No to może tak być. Szanowny pan, inaczej to nazwę. Brak dotlenienia mózgu, sprawa zakłócenia biologii. Co pan spróbuje założyć stagany? Co? Chciałby pan buzię pod rurę wydychał do autobusu i wdycha. Bo wdycha pan to, co wydycha. Ksiądz Michał Kraśnicki, wezwany przez sąd z perspektywy katolickiej stóbrze, uciskania ludzi. W sądzie, w którym jesteście, są znaki masońskie. Komu wy służycie? Diabłu? Maski zakładają przestępcy. Pan jest przestępcą jako policjant? Z naszych podatków jesteście utrzymywani. Czy pan przepisami myślisz, czy prawdą? Ja uważam, że to jest dla dobra ludzi. A tego Filcyka pan widział tu dziennikarza? Pedały. Piotr Żytnicki, wyborcza. Chłopców lubi. Może ktoś z was by się nadał? Tak? Pan redaktor wyborczy. Nie dajcie panie telefon, na czekaj. Ja mam maskę. Ja mam maskę. Nie ma pani maski medycznej. Bo do piekła idziesz i do piekła prowadzisz. Ochroniarzu. Przed Bogiem za to odpowiecie. Nie wstyd pan? Łachy. Za Judaszowe sprytniki będzie się przypisał. Sędzia już bez maski łazi, z bohatą się idzie spotka. Dziennikarz Gazety Wyborczej pedał się już z jakimś partnerem spotyka i usta w usta bez te kagańca idzie. Pan Żytnicki z Wyborczej. A może idzie Wuki też załatwia, bo on tam LGBT to co leci. Jak pies kot by się załapał albo koza to też. Żytnicki pedał Wyborcza prowokatorzy. Bandyci w masce.